jak się zachować, gdy zepsuje się nam samochód na drodze lub gdy jesteśmy świadkami wypadku oraz jak udzielać pomocy rannym. Tego podczas specjalnego, bezpłatnego szkolenia uczyli w Poznaniu fachowcy z Automobil Klubu Wielkopolski. Akcję zorganizowano w ramach obchodzonego dzisiaj Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Podczas szkolenia fachowcy od motoryzacji przypominali to, co dla wielu powinno być oczywiste, ale dla wszystkich nie jest. Gdy zauważymy wypadek, najpierw trzeba włączyć światła awaryjne i jeśli mamy, włożyć na siebie odblaskową kamizelkę i wystawić pomarańczowego koguta na dach. Trzeba też pamiętać o trójkącie ostrzegawczym. Stawiamy go w mieście, bezpośrednio za pojazdem, a na terenie niezabudowanym 50 metrów od samochodu, na autostradzie 100 metrów. Nauka to za mało. Jeszcze trzeba przypominać, utrwalać, jeszcze raz przypominać. A tak naprawdę mam nadzieję, że część z tych osób, oprócz tego, że przypomni sobie zasady, które być może kiedyś poznała, zechce wstąpić do ruchu ratowników drogowych, czyli takiego pięknego wolontariatu udzielania pomocy. Wykładowcy radzili, co zrobić, gdy podczas pożaru auta gaśnica nie zadziała. Po prostu trzeba nią rzucić o ziemię. Proszę przyłbić, gaśnica ma prawo nie zadziałać. Wobec czego raz na parę miesięcy należy wyjąć tę gaśnicę, przewrócić, żeby ten proszek się rozbił, albo po prostu rzucić od ziemię, żeby dać szansę, że ta gaśnica zadziała. Przy okazji ratownicy drogowi przypominali zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku przed przyjazdem lekarzy z pogotowia. Tak jak udzielić pierwszej pomocy, to no to tego nie wiemy i mamy strach przed tym, tak, żeby się temu człowiekowi dalej nie zaszkodzić. A takie tutaj przypomnienie albo takie szkolenie pozwoli nam raczej zareagować niż stać biernie, niż przypatrywać się. Warto sobie takie rzeczy przypominać albo na takie spotkania przyjeżdżać i przypominać zawsze. Niecały miesiąc temu skończyłam kurs ratownictwa drogowego i zamierzam wykorzystywać tę wiedzę praktycznie i korzystam z każdej okazji, żeby być dobrze przygotowanym na przyszłość, jeżeli zdarzy mi się udzielać pierwszej pomocy. Kolejne bezpłatne szkolenie zaplanowano na grudzień.